Słuchajcie, dzisiaj, kiedy wielbiliśmy Pana słowami, że zanim Bóg stworzył świat, to już każdego z nas widział. I to jest prawda, która w ostatnich dniach bardzo we mnie pracuje. Zrozumiałam bardzo ważną rzecz, że doskonały Bóg stworzył doskonałego człowieka. Wtedy, kiedy rodzimy się, przychodzimy w ciele na ten świat, Bóg wkłada w nas taki prawdziwy obraz człowieka, jakiego On widzi, taką perłę, która jest w naszej głębi, naszej duszy. Kiedy rodzimy się, wiadomo, że świat jest skażony kłamstwem i my, rodząc się na ten świat, już zostajemy tym kłamstwem skażeni. W związku z tym ta perła, ten prawidłowy obraz nas, mnie, ciebie, jako człowieka w oczach Boga, zostaje każdym kłamstwem przykrywany tak listek za listkiem, tak jak jest cebula i ma takie swoje warstwy. I to się tak nagłębia, pogłębia się w zależności od tego, w jakim środowisku żyjemy, jaka jest nasza rodzina, okoliczności, jakich tragedii doznają ludzie poprzez różne sytuacje w swoim życiu. Ta perła taka, ten prawidłowy obraz człowieka zostaje przykrywany tymi kłamstwami. I my widzimy wtedy siebie jako człowieka, ale z uwagi na to, jak nas widzą ludzie, jak jesteśmy w danych okolicznościach. I to jest coś, co jest tak głębokie dla mnie, bo wiem, że dopiero w momencie, kiedy rodzimy się na nowo, kiedy Duch Święty ożywia naszego ducha, to wtedy tak, duch zostaje zbawiony, ale potem każde to kłamstwo, które przykrywa tą perłę, musi być poddawane woli Boga i uświęcane, i zastępowane prawdą, i stopniowo musi być odrzucane. Dlatego uświęcenie duszy tak różnie u każdego trwa, u jednego dłużej, u drugiego krócej, w zależności od tego, jak te kłamstwa poszczególne po prostu zastępujemy prawdą, żeby dotrzeć do tej głębi, która jest, jakim naprawdę człowiekiem jesteśmy w oczach Boga, który jest zupełnie odmienny od tego, jak widzą nas ludzie i jak my to widzimy fizycznie. Dlatego dziękuję Bogu, że każdy z nas jest tą perłą, którą najlepiej, abyśmy jak najszybciej odkryli w ten sposób, że każde kłamstwo, które przykrywają, żeby było zastąpione prawdą, która jest w Jezusie Chrystusie. A wtedy będziemy naprawdę coraz bardziej szczęśliwi. Amen.